Witaj. Jak urozmaicać riffy? Bardzo dobre pytanie. Zabierzmy się od razu do działania. Mam taki prosty riff. Uwaga. To brzmi tak. On się powtarza, prawda? Wszystko jest grane równymi wartościami rytmicznymi, ósemkami. Na piąta struna 0, czwarta 2, trzecia 2, później najgrubsza, na najgrubszej 1, później 3, 3, później na piątej 3, na cieńszych 5, 5 i na najgrubszych 3, później 5, 5. Schemat czterech motywów, czterech power chordów, czyli kwint z oktawami, ok, zarobiście. Zaczynamy od dźwięku, od power chordu A, czyli można powiedzieć, że gramy w tonacji A mol jak najbardziej. Ale dobra, nie skupiamy się teraz na tonacji. Skupmy się na tym, jak urozmaicać, bo można powiedzieć, a nagrałem cały czas ten prosty motyw. Dobra, bardzo łatwo sobie urozmaicić, dodając dźwięki blisko lub niekoniecznie blisko danego riffu. Mogę na przykład zacząć pierwszy schemat. Czy na końcówce każdych ośmiu uderzeń gram strunę piąta, dwa, trzy. Akurat fajnie brzmi. Mogę się pokusić na przykład 0,2. Też brzmi ok. Mogę zrobić na przykład 1,2. Też brzmi ciekawie. Troszeczkę taki wprowadza to dysonans, ponieważ zaczynamy od dźwięku A, a tutaj zagrałem A is oraz B, czyli półton wyżej od tego głównego motywu, co powoduje, że jest takie. No, takie dziwnie trochę to brzmi. Później grałem F, czyli ten drugi schemat po prostu. I tak samo 0,1. Nie brzmi to źle. Czyli teraz byłby na przykład schemat, używając tego 2,3. Na końcu każdego fragmentu 2,3. Tylko już teraz powtarzamy 4 razy ten 2,3. Trochę to nudzi, więc możemy spróbować zagrać, dodać inny dźwięk. Na przykład może być na stronie 5, 3, 5, czyli. Tutaj powtarzamy 3-5, później przy ostatnim riffie też 3-5. Możemy zrobić, że przy ostatnim riffie 3-5, a na najgrubszej strunie. Ok, może też tak, jak najbardziej tak być. Możemy wstawiać różne eksperymentowane wcześniej motywy, bo załóżmy teraz zupełnie sobie rozkminię po dźwiękach. Jeżeli mam dźwięki A, zaczynam od A, później mam E i znowu A, to mógłbym zagrać na przykład A, później C. Tercja mała od A jest C i później kwinta od C to jest G. Zobaczmy, jak to by zabrzmiało.
Mogę zrobić drugą stronę. 5-3. No, mogę zrobić inaczej. No dobra, no to nie 5, nie dźwięk G, tylko dźwięk na przykład F. F, C zagram. A może mogę zagrać C, F. Fajnie też zrobić coś takiego, że sobie popróbować zagrać to w wolniejszym tempie i różne kombinacje zagrać dźwięków. Czyli na przykład mam cały czas ten pierwszy 0, 2, 2 na strunie, struna piąta to jest 0. Czyli H, dźwięk B i dźwięk G. Akurat nie było go wcześniej, tu użytego. Ale fajnie zabrzmiał, bo był dwa progi dalej od tego 3, nawet do tercie mało było dalej. Mogę to też zacząć. I jeżeli się zmieścisz w czasie, to możesz naprawdę dużo różnych rzeczy tam dodawać, bo mogę równie dobrze dodać ci jeszcze coś takiego. Mogę kombinować teraz na poczekaniu, wymyślać różne rzeczy. Ważne jest, żeby spróbować też, jak to brzmi, bo możemy się przesunąć, a przesuńmy się o jeden próg w tamtą stronę, albo jeden próg w tamtą stronę, albo do góry, albo w dół muzycznie, albo do góry muzycznie. I testujmy, sprawdzajmy, jak to brzmi. I tutaj właściwie nie ma jakichś złych rozwiązań, bo to nie trzymamy się jakichś zasad, że musi być po dźwięku A, po dźwięku tonicznym musi być na przykład tercja mała, prowadzona do góry, a nie w dół. To nie jest muzyka klasyczna, gdzie musimy sobie ściśle określonych zasad prowadzenia głosów się trzymać. Tutaj chodzi o to, żeby fajnie to zabrzmiało, żeby nam się też podobało, ale też, żeby jak ktoś posłucha z boku, o, no fajne, spoko. Aczkolwiek dużo też jest zespołów, które słuchamy, co oni tam grają, jakoś mi się to nie podoba. Okej, nie podoba ci się, to sobie słucha innego zespołu. Więc jakby tu to jest wszystko, to są odczucia takie jakby subiektywne. Jednemu się to spodoba, drugiemu się to nie spodoba, prawda? Więc jakby na tym polega też muzyka. Są utwory, które trwają 20 minut, są utwory, które trwają 30 sekund, więc jakby tutaj to jest, mamy taką olbrzymią różnorodność, że każdy lubi to, co lubi, słucha to, co lubi, prawda? Więc twoim zadaniem byłoby porozkminianie, nawet może być do tego schematu, co ja tutaj grałem. Bardzo taki pozytywny motyw. Poddawanie do każdego motywu jakichś jeszcze dźwięków. Ja na przykład teraz na poczekaniu, załóżmy, żeby to urozmaicić, to mogę na przykład zagrać. Trzymaj się też tych wskazówek, co mówiłem, i do zobaczenia w następnej lekcji. Bajo!